Ai Mocinho Santos Justicios. Mujos? Mujos. Mujos. Za mną wieża Belem, jedna z atrakcji w Lizbonie, od której zaczynamy zwiedzanie stolicy Portugalii. Historycznie bardzo ważny, strategiczny punkt dla miasta, gdyż tutaj, jak widzicie, rzeka wpływa do Atlantyku i to było miejsce, w którym zawijały statki również wroga. Portugalia lata swojej świetności przeżywała w XV i XVI wieku, kiedy to była potęga morska, żeglugowa. To stąd Magellan, Vasco da Gama pływali, odkrywali Indie i bogacili ten kraj dzięki handlu przyprawami. Do trzeciej dekady XIX wieku Portugalia również kolonizowała Brazylię, skąd przywożono duże ilości kawy jednego gatunku, a kawa dzisiaj dla Portugalczyków to napój narodowy. Piją jeden gatunek, ale sposobów ich przyrządzania jest kilkadziesiąt. Przed nami coś, co się słusznie Portugalczykom należy. Pomnik odkrywców na czele z Henrykiem Żeglarzem. Pomnik przedstawia dziób statku i żagiel na cześć ich potęgi morskiej z XV i XVI wieku. Zaledwie 6 lat po Krzysztofie Kolumbie, który w 1492 roku za oficjalną datę uznaje się 12 października 1492 roku odkrycie Ameryki, i zaledwie 6 lat po nim Magellan dopłynął do Indii, skąd pierwsze przyprawy przywiózł i dzięki tym przyprawom Portugalia stała się potęgą. Kolejne charakterystyczne dla Portugalczyków place, deptaki, promenady układane z kostki granitowej w bardzo wymyślne wzory. A tutaj na środku to najprawdopodobniej nawiązanie do żeglarstwa Róże Wiatrów. Choć być może nie do końca to dobrze widać, dlatego że nie mogę już wyżej wejść. Ciastko sprzedawane na każdym rogu, tłuste, na głębokim oleju spieczone, z masą budyniową, pudrem, cukrem, cynamonem. Portugalczycy się tym zajadają. Przed nami portugalski Golden Gate, wzorowany na moście z San Francisco. Również jest czerwony, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale te przęsła jakże znajome, prawda? A w tle pomnik Chrystusa Króla. Jakże też do złudzenia przypominający ten w Brazylii. Jak wiemy, Portugalia i Brazylia to kraje, które wiele łączy. Brazylia do 1820 bodajże drugiego roku, do trzeciej dekady, była kolonią portugalską. Święty Antoni, patron Lizbony, ten prawdziwy. Ten samolot upamiętnia pierwszy w historii przelot nad Atlantykiem. Lot trwał 60 godzin, zatrzymywali się piloci na Wyspach Zielonego Przylądku i innych miejscach, bo co chwilę się coś psuło. Natomiast w 1922 roku sam przelot się udał.
No i to byli Portugalczycy. Już mamy spotkanie.